Niezbyt często myślimy o śmierci. Wolelibyśmy wierzyć, że umierają inni, a nas ona jakimś szczęśliwym trafem ominie. Czy warto jednak przed myślą o śmierci uciekać? Jak się z nią oswoić? I najważniejsze, jak żyć i cieszyć się życiem, pomimo tego, że ma ono skończoną długość? Z czego chcesz, by cię ludzie zapamiętali? Zależy przez jakich ludzi, przez kogo. Przede wszystkim chciałabym być zapamiętana, oczywiście z dobrych, przyjemnych rzeczy, przez swoich najbliższych, najbliższą rodzinę, a więc przez moje dzieci i przez moje wnuki. I oczywiście z jakichś dobrych rzeczy, z miłych sytuacji przyjemnych, z długich rozmów, jakie często prowadziliśmy ze sobą, ale przede wszystkim chciałabym, żeby dzieci, kiedy już mnie nie będzie, moje dzieci, moje wnuki zdały sobie sprawę z tego, że byłam częścią ich życia i żeby została po mnie luka. No, takie wolne miejsce, które nie szybko się, że tak powiem, no, zejdzie czy zniknie, żeby przez jakiś czas była po mnie taka wyrwa, taka luka. Oczywiście na pewno bym nie chciała, żeby płakali, smucili się. Nie, nie, tego nie. I mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale żeby był jakiś brak, kiedy mnie już nie będzie. Takie same życzenie, pragnienie mam do swoich sióstr i braci z kościoła. Natomiast ludzie z zewnątrz, znajomi, no może chciałabym, żeby pomyśleli o mnie i wtedy jakieś refleksje by ich naszły, że jakaś była taka inna. Kiedyś jeszcze w dawnych latach za młodu biegałam do kościoła na wszystkie msze, jakie były. I oczywiście nie sama, tylko no, ze znajomymi, a potem nagle przestałam, żeby sobie o tym pomyśleli. Chciałbym, aby ludzie zapamiętali mnie jako dobrą osobę, jako kochającego męża, kochającego ojca, też z dobrze wychowanymi dziećmi, osobę autentyczną, mających swoje przekonania i dążących do swoich celów, do wykonania tych swoich zadań, które sobie wytyczę. Chciałbym być też zapamiętaną jako osobę towarzyską i szukających dobrych relacji z ludźmi. Przede wszystkim chciałbym, żeby wspominali mnie jako człowieka prawego, który po nawróceniu nie splamił się z czynem jakimś uznawanym ogólnie za haniebny. Ludzie nienawróceni, na przykład moi koledzy z pracy, chciałbym, żeby mnie wspominali jako człowieka, który chętnie pomagał innym, brał za swoje decyzje całkowitą odpowiedzialność, nigdy nie próbował zrzucić winy na innych, jako człowieka prawdomównego i tym podobne rzeczy. Generalnie rzecz ujmując, chciałbym, żeby wspominali mnie jako człowieka, który był inny niż inny. No, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. No tak trochę głupio mówić o tym, co będzie po mojej śmierci, bo tam nikt za bardzo sobie tego nie wyobraża. No tak mamy od Boga świadomość nastawioną na wieczność. Stąd, no że zaraz to się ma skończyć, ma mnie tu nie być, no ale mimo wszystko trzeba wrócić do rzeczywistości. Choć mamy od Jezusa życie wieczne, to tu na ziemi będziemy żyli jakiś tylko określony czas, a potem nastąpi śmierć lub porwanie Kościoła. Jak chciałbym, żeby mnie zapamiętali? No to, tak jak żyję. Nie? Staram się żyć w taki sposób, można powiedzieć spójny, żeby po śmierci to tam nie musowo jakoś mojej biografii pudrować, tam naciągać, pewne rzeczy zakrywać, inne tam eksponować, tylko żeby tak no każdy tak, aha, no tak, to ten. No dwie takie rzeczy. Po pierwsze miłość do Jezusa, która będzie się objawiała w gorliwości dla Jego spraw, dla Jego woli tu na ziemi. A druga, no to żeby rzeczywiście skutecznie przygotowywać ludzi, których prowadzę, którymi się opiekuję w ramach działalności kościelnej do skutecznej służby. Inaczej to, jak oni będą tę służbę pełnić, być może po mojej śmierci, będzie wskazywało na jakość tego, jak ja się
się nimi opiekowałem, jakie wzorce im pokazywałem, jak skutecznie nauczałem Słowa Bożego czy służby w Kościele. Chciałabym, żeby wspominano mnie jako Bożą kobietę, jako dobrą żonę mojego męża i dobrą matkę naszych dzieci. Zawsze duże wrażenie robiła na mnie scena z Dziejów Apostolskich, z 9 rozdziału, 39 werset. Przedstawiony jest tam smutek po śmierci Dorkas i takie bardzo konkretne dowody jej oddania Bogu oraz braciom i siostrom. A werset 36 przedstawia taką ogólną ocenę jej zaangażowania i jest tam mowa, że jej życie było wypełnione dobrymi uczynkami. Chciałabym, żeby moje życie tak wyglądało do śmierci i aby można mnie było tak wspominać. Jak cieszyć się życiem, gdy wiesz, że będziesz musiał umrzeć? Gdyby to pytanie zadano mi wcześniej, jeszcze zanim oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi, odpowiedziałabym na nie zupełnie inaczej. Ale teraz mogę odpowiedzieć, że cieszę się życiem, cieszę się każdym dniem, każdym pięknym widokiem, każdą miłą sytuacją, każdą piękną rzeczą, ponieważ traktuję to wszystko jak prezent od Boga. Nie myślę o przemijaniu tego, choć oczywiście mam taką świadomość, ale może dlatego, że prezenty od wiecznego Boga nie wydają nam się takie kruche, takie krótkotrwałe. W każdym razie nie psuje mi to radości z podziwiania, z cieszenia się pięknymi widokami, czy dobrymi sytuacjami, czy pięknymi rzeczami. Każdy dzień jest nowy i każdy przyjmuje właśnie tak, jak powiedziałam, jak prezent od Boga. I z ciekawością czekam na następny. Jako chrześcijanie mamy taki przywilej, że gdy przyjdzie nam jakaś taka chandra, ojej, tam niebawem umrzemy, to nic nie ma sensu i tak dalej, no to wiemy, jaka jest prawda, którą Jezus nam obiecał, że my już mamy życie wieczne. On dla nas przygotował mieszkanie w niebie. Z tej perspektywy to nawet fakt, że tam umrzemy za pół roku, za dwa dni, za tam powiedzmy 5 lat, no niespecjalnie zmienia naszą ogólną perspektywę na życie. Stąd łatwiej no robić to, co trzeba, czyli pełnić wolę Boga. Pełnienie woli Boga to nie tylko głoszenie Ewangelii, głoszenie kazań. To także na przykład miłość do żony, miłość do dzieci, wnuków, do braci, sióstr, ogólnie do bliźnich, czyli robienie czegoś dobrego. Myślę, że na tym warto się koncentrować, a nie na tym, kiedy umrzemy, bo tego nie wiemy. Kiedyś jako człowiek nienawrócony, kiedy myślałem o śmierci, a wiadomo przecież, że każdy kiedyś musi umrzeć, bardzo mi było żal, że odejście z tego świata spowoduje, że na zawsze stracę możliwość przeprowadzenia czegoś wspaniałego, że stracę możliwość przebywania z rodziną, znajomymi oraz to, że nie będę mógł więcej poznawać świata, no i chodzić po moich ukochanych górach i lasach. Teraz, kiedy jestem nawrócony, życie moje nabrało innego sensu. O nadchodzącej śmierci nie myślę już w kategoriach utraty jakichś wspaniałych doznań czy uciech tego świata, ale jako coś, co spowoduje, że znajdę się w jeszcze lepszym świecie i osobiście spotkam się z moim Panem. Cieszę się każdym kolejnym dniem, każdym człowiekiem, który się nawrócił, każdym spotkaniem z ludźmi z naszego projektu, z różnych akcji, które co jakiś czas robimy. Właśnie z tego typu rzeczy cieszę się najbardziej. Myślę, że cieszyć się życiem to znaczy cieszyć się tym, co się ma aktualnie i brać z tego, wchłonąć jak najwięcej, czerpać z tego dla siebie korzyści. I to jest, myślę, podstawowy element w życiu, aby się nie zamartwiać, żeby wytyczać sobie cele, które są w zasięgu ręki i dążyć do tego. Kiedyś bałam się śmierci. Nie myślałam o niej stale, ale kładła się takim cieniem na moim życiu. Towarzyszył mi też niepokój o najbliższych. Na pewno nie było nigdy tak, żeby moja radość była zupełna, żebym czuła się bezpiecznie. A po nawróceniu lęk przed śmiercią mnie opuścił. Wiem, że to, co teraz jest na ziemi, i tak przeminie, więc mam zupełnie inną perspektywę.
i patrzę na to, co mnie otacza, jakby przez pryzmat wieczności. Zmieniło się jeszcze to, że teraz niewiele mi trzeba, żeby się cieszyć. Mój mąż nieraz mówi, że cieszę się z byle czego i rzeczywiście tak jest. Cieszą mnie nawet bardzo drobne sprawy, ale kiedyś było zupełnie inaczej. Nie bardzo wiem, co poradzić tym ludziom, którzy nie mają tego fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa, jakie wynika ze świadomości wiecznego pokoju z Bogiem i z pewności, że będzie się z Nim już na zawsze. Tak myślę sobie, że bez tego prawdziwa radość życia nie jest możliwa, że zawsze będzie ten cień, niepokój, niepewność. I w związku z tym ta radość życia zawsze będzie w jakiś sposób zaburzona. Na co według ciebie szkoda czasu w życiu? Szkoda czasu w życiu jest na niezgody z ludźmi, na jakieś kłótnie, na szukanie jakichś niepotrzebnych konfliktów, które zajmują nam czas i nerwy, i stres, który gdzieś tam się nawarstwia przez to. Myślę, że też nie powinniśmy się porównywać też do innych ludzi, do tego, co inne osoby na twój temat myślą i mówią, aby też iść do przodu i żeby żyć swoim życiem, a nie innych. I myślę, że to jest jeden z lepszych recept na dobre życia. Według mnie szkoda czasu na zamartwianie się jakimiś problemami, często takimi, które sami sobie stwarzamy. Szkoda też czasu na nadmierne zaspokajanie chęci posiadania jakichś dóbr materialnych, na przykład pieniędzy, dobrego samochodu, pięknego domu lub ładnego ogródka. Szkoda mi czasu na martwienie się o przyszłość, czy też na przyszłość. Nie robię tego, i tym bardziej, że wiem, że Bogu taka postawa bardzo się nie podoba. Teraz jeśli rysuje się jakiś problem, to staram się do niego podejść z rozsądkiem, a przede wszystkim powierzyć go Bogu w modlitwie. Szkoda mi też czasu na tak zwane budowanie wizerunku, na tak zwany rozwój osobisty w światowym rozumieniu tego zjawiska. I chcę oczywiście, żeby mój wzrost następował, ale, że tak powiem, nie podług modły tego świata. Z wiekiem coraz bardziej zaczynam cenić czas. Szkoda mi go tracić, zużywać na rzeczy, które nikomu się nie przydadzą, nie przyniosą nikomu korzyści ani radości. Po prostu, jeżeli tracę czas na coś, jeżeli zużywam czas na coś, to na takie rzeczy, które właśnie takie korzyści przynoszą moim bliskim, moim znajomym, takie, to mogą być jakieś takie wymierne korzyści, mierzalne, ale też i mogą być w postaci, w takie duchowe, w jakąś radość. Na to mi nie żal czasu. Na inne rzeczy to rzeczywiście bardzo często szkoda mi czasu. Ogólnie w życiu należy się wystrzegać grzechu, czyli albo otwartego buntu wobec Boga, albo lekceważenia Jego słowa, Jego woli, Jego nakazów. Zawsze to się dla nas źle skończy. Na to nie tylko szkoda czasu, ale też szkoda życia. Szkoda tych konsekwencji, które będziemy musieli później nieść. Jeśli narobimy w życiu głupot, to później te konsekwencje Bóg nam przebaczył, ale konsekwencje tu na ziemi będą nam towarzyszyły. Dlatego lepiej się zastanowić, czy naprawdę warto tę głupotę, to zło zrobić. Czy nie warto posłuchać Boga, nawet kiedy wydaje się to mniej takie przyjemne, może mniej ekstazy, jakiejś tam zabawy będzie, ale jednak zrobić to, co Bóg powiedział w danej sytuacji, a nie pójść za popędami swojego ciała. Jeśli wybierzemy żądzę, zawsze będziemy żałować. Jak oswoić się z myślą, że kiedyś się umrze? No najlepiej chyba uznać tak w sercu, w głębi siebie, że śmierć jest nieunikniona. Takie właśnie realne podejście pomaga trzeźwo spojrzeć na życie, na to, w co inwestować czas i siły. I pomaga też, mnie pomogło, rozpocząć poszukiwanie sensu życia i poszukiwanie odpowiedzi właśnie na pytanie, co potem. I te pytania pomogły mi znaleźć zbawienie
w krwi Chrystusa. A teraz żyję świadomością Jego miłości i troski o mnie i moich bliskich. Dziękuję Mu za każdy dzień i za opiekę w każdej chwili mojego życia. Przede wszystkim cieszę się tym, że będę kiedyś z Nim na zawsze w domu Ojca. No to pytanie teraz dla mnie jest dosyć proste, bo wiem, że po tym życiu ziemskim, po śmierci, czeka mnie życie wieczne u boku Boga, znajdę się w niebie i dziękuję Bogu za to, że oddał za mnie swoje bezgrzeszne życie na krzyżu Golgoty, abyśmy my mieli tą pewność zbawienia. Nikt nam tego nie odbierze. Ta droga szukania prawdy była dosyć długa. Zaczęła się od śmierci właśnie młodej osoby, bardzo mi bliskiej, która kazała mi kupić Biblię do szpitala i wtedy zacząłem też pierwsze kroki z czytania, pierwsze czytanie takie Słowa Bożego samodzielnie ze zrozumieniem i wpatrywaniem się w to, co ma nam do przekazania Bóg. No i teraz jestem spokojny o to, co będzie po śmierci. Najlepszym sposobem, żeby nie myśleć z lękiem o śmierci, jest uznać, że jest ona czymś nieuniknionym i cieszyć się tym, co teraz mamy i co możemy robić. A jeszcze lepiej, wręcz najdoskonale jest przyjąć propozycję Pana Jezusa o darmowym zbawieniu i Jemu oddać się pod opiekę. Na pewno myśl, że życie nie skończy się wraz ze śmiercią fizyczną na tym świecie, bardzo poprawi nam humor. Z myślą, że się kiedyś umrze, rzeczywiście trzeba się oswoić. Jak można się z nią oswoić? No myślę, że przez bycie przy umieraniu innych ludzi. Ja byłam przy umieraniu mojej mamy, mojego męża. Poza tym widziałam ich odchodzenie i mogę o tym myśleć teraz spokojnie. Nie budzi to we mnie żadnego ani lęku, ani niepokoju. Poza tym to sama myśl o tym, że wiem, gdzie pójdę po śmierci, co ze mną będzie, to mnie bardzo uspokaja. Myślę, że tylko człowiek, który właśnie to wie, który oddał życie Jezusowi Chrystusowi i wie, że pójdzie do Niego po śmierci, może mieć takie spokojne myślenie o umieraniu. Kiedyś, kiedy byłam jeszcze młodsza, kiedy się nie nawrócona, bardzo się bałam śmierci. No jeszcze tak bym powiedziała, że oswoić ze śmiercią można się na przykład spacerując po cmentarzu i czytając sobie nazwiska. Tak dużo znajomych nazwisk się wtedy odnajduje. Można wtedy pomyśleć po prostu o tym, że spotkało ją czy jego, spotka to i mnie. Co chciałbyś mieć napisane na nagrobku? Z tym nagrobkiem to mam problem, bo ja w ogóle nie chciałbym mieć nagrobka. Chciałbym doczekać do porwania Kościoła. Do tego momentu w historii chrześcijaństwa, w historii Kościoła chrześcijańskiego, gdzie Jezus przed wielkim uciskiem, który ma przyjść na bezbożną ziemię, która będzie odrzucała Jego panowanie, a przyjmie panowanie Antychrysta tuż przed tym, czyli przed czasem Apokalipsy, Jezus obiecał wrócić po swój Kościół. Możesz zobaczyć pierwszy list do Tesaloniczan, końcówka 4 rozdziału. Tam jest ten szczegółowy opis. Ja bym chciał się na to wydarzenie załapać. Jeśli się nie załapię, no to sprawę nagrobka zostawię potomnym. Chciałbym mieć napisane na grobie jeden z wersetów Słowa Bożego, który mówi właśnie o życiu wiecznym, że jest coś po śmierci, a mianowicie zbawienie i życie u boku Boga. Jednym z takich wersetów, który się podoba, jest werset z Ewangelii
Jana, 3:36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Tutaj w tym wersecie opisane są dwie drogi, które za życia możesz wybrać, i to tylko dla nas, od nas zależy, którą wybierzemy drogę, i Bóg dał nam wolną wolę, abyśmy mogli tą decyzję sami podjąć, czy przyjmiemy ten prezent, który nam przygotował już 2000 lat temu Jezus Chrystus, czy odrzucimy to. To już zależy od nas osobiście, każdy musi podjąć tą decyzję. A ten werset, który będzie na grobie, mam nadzieję, że komuś też da do myślenia i zacznę szukać tej prawdy w Słowie Bożym, tak żebyśmy kiedyś razem spotkali się w niebie. Ja w zasadzie już mam epitafium na swoją płytę nagrobną, ponieważ sama je wybrałam i umieściłam na płycie nagrobnej mojego męża. A że liczę na to, że tam mi będzie moje miejsce na moje ciało po śmierci, to i to epitafium będzie takie samo. Zawsze marzyłem, żeby na moim grobie widniał napis: zginął jako bohater. A jeśli nie przyjdzie mi dokonać czynu, który upoważniłby kamieniarza do wykucia takich słów na moim grobie, to poproszę o krótki napis: tu leży protestant, chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa. Myślę, że taki napis spowoduje u czytających chwilę zastanowienia, a ci, którzy mnie znali jako trochę innego, wreszcie dowiedzą się, z czego ta inność wynikała. Kiedyś myślałam o odpowiednim wersecie z Biblii, ale teraz myślę sobie, że w naszym kraju słowa Biblii traktuje się jakoś tak obok życia, jak jakąś poezję, która pięknie brzmi, którą się przeczyta i idzie się dalej. Dlatego teraz myślę o czymś, co wyrażałoby prawdę o mnie, a jednocześnie zaintrygowało i miało taki właśnie ewangelizacyjny charakter. I tak sobie pomyślałam, że właśnie standardowe moje imię i nazwisko oraz daty, jak to jest w zwyczaju, a potem mogłoby być coś takiego, na przykład: zbawiona łaską przez wiarę w Jezusa Chrystusa, odeszła do domu Ojca. I tu dopiero wersety, najpierw parametr Efezjan 2:8-9, a potem właśnie te dwa wersety: od łaską zbawieni jesteście. Tylko nie wiem, czy się to wszystko zmieści, ale to już nie mój problem. Kiedy myśl o śmierci stała się dla Ciebie realna? Jak to doświadczenie Cię zmieniło? Jak zmieniła mnie świadomość realności śmierci? Ponad 3 lata temu miałem taką sytuację zdrowotną, że żaden lekarz nie potrafił mi pomóc. Moja psychika i moje ciało były kompletnie rozstrojone, plułem krwią, nie mogłem spać, nie odczuwałem głodu. Moje myśli były naprawdę przerażające, mój stan psychiczny był okropny, fizyczny jeszcze gorszy. I wtedy mocniej niż kiedykolwiek zdałem sobie sprawę z tego, że umieram. Pojawiła się bezradność, nie byłem w stanie zaakceptować na początku tego, że nikt nie może mi pomóc. Nie byłem w stanie zaakceptować tego, że za chwilę umrę, i czułem straszne przerażenie. Nie wiem nawet, czy to słowo oddaje to, co czułem. To był jakiś rodzaj paniki. Ciężko strasznie to opisać słowami. Nie znajduję teraz słów, żeby to opisać, ale na pewno nikomu nie życzę takiego stanu. A co zmieniła we mnie świadomość realności śmierci? Na pewno zmieniła to, że przestałem przejmować się głupotami, przestałem przejmować się opinią innych ludzi,
na tematy błahe, przestałem przejmować się tym, że się starzeję, przestałem przejmować się jakimiś dobrami materialnymi, zacząłem szanować czas, zacząłem cieszyć się z małych rzeczy, zacząłem myśleć o ludziach starszych w inny sposób. Często zastanawiam się, co myślą starsi ludzie, którzy teoretycznie przynajmniej są bliżej śmierci niż ja. Stałem się dla nich bardziej wyrozumiały. No i przede wszystkim, co chyba najważniejsze, pojednałem się z Jezusem Chrystusem i traktuję śmierć jako bardzo przerażające przejście do Królestwa Niebieskiego, bardzo przerażające przejście do wieczności. Nie boję się tego, co będzie ze mną po śmierci, ale boję się samego przejścia, no bo jest to jakby nieznane nam ludziom. Nie wiemy tutaj z tej perspektywy ziemskiej, jak to będzie wyglądać. Myślę też, że świadomość realności śmierci pozwala nam, paradoksalnie może, cieszyć się życiem. Powiedziałem wcześniej o tym, że ja zacząłem cieszyć się z tak zwanych małych rzeczy w stylu ładnej pogody, spaceru, rozmowy, gry w szachy. Zacząłem zwracać uwagę na to, że te rzeczy są przecież dane nam przez Boga i należy z nich korzystać, a to z kolei pozwala cieszyć się tym ziemskim życiem, ale nie zachłysnąć się nim w niezdrowy sposób.